W ramach 10. jubileuszowej edycji projektu Wszyscy jesteśmy fotografami odbyła się także rezydencja artystyczna Vanessy Winship, brytyjskiej fotografki, znanej światowej publiczności ze swoich projektów długoterminowych, m.in. Morze Czarne czy She Dances on Jackson. Pierwsza kobieta, która otrzymała grant, nagrodę imienia Henri Cartier-Bressona, i to muszę przyznać, był jeden z powodów, dla których chciałyśmy tą artystkę zaprosić, ale nie tylko. I w ramach takiej rezydencji artystycznej, na którą Vanessa tutaj przyjechała, odbyło się spotkanie z warszawską publicznością w Centrum Sztuki Współczesnej, gdzie Vanessa opowiadała o swoich projektach, głównie She Dances on Jackson, ale także o zdjęciach, które nigdy nie powstały. I think if I were to characterize my work, it's probably about fragility and vulnerability. But also within that, I always want there to be an element of hope, and I think there always is hope. I'd framed it about looking for the search, the American dream, which is my dream, of course, and also the dream of other people. And I said, of course, and it is, of course, in the United States, but I think a dream, an American dream, or at least my interpretation of it, is something being sought everywhere in the world. And for me, that's the idea of possibility, equality, inclusion, I guess. Była też to okazja do spotkania z młodymi fotografami, nie tylko z Warszawy, ale także z poza Polski. I w ramach 5-dniowych warsztatów fotografowie pracowali nad swoimi ukończonymi projektami, ale także takimi, które mają powstać. I wanted to make it slightly different to workshops I've done in the past, and I wanted to introduce an element of fun within it, because I know that for many people it becomes a kind of pressure cooker, and that was really not something I wanted to happen, because I know already we live in something of a pressure cooker within our lives and probably almost definitely within our lives as creators, as photographers, and so I try to introduce a number of more, I suppose, light things, but things that were also associated with looking and seeing and gathering and putting that kind of simple, playful stuff into the context of the work that we're making. Ostatniego dnia rezydencji odbyło się także spotkanie w grupie warszawskich twórców, edukatorów, dziennikarzy, dziennikarek, edukatorek, i pracowaliśmy na tym spotkaniu nad projektem wystawy fotografii dla dzieci. I poprosiliśmy Vanessę o to, aby spojrzała takim nieco krytycznym okiem na nasze pomysły, ale też przede wszystkim wprowadziła, czy też podpowiedziała nam pewne rozwiązania, które ona też praktykuje w swoich działaniach edukacyjnych. To spotkanie z Vanessą doszło także w ramach otwarcia wystawy She Dances on Jackson w Warszawskiej Galerii Jednostka, gdzie warszawska publiczność po raz kolejny miała okazję porozmawiać z artystką, ale też zobaczyć premierowo jej projekt w Polsce.